teraz poszukiwania inwestora dla PKP. Inwestora, który wyremontuje dworzec Świebocki i zagospodaruje towarzyszący mu teren. Deweloperzy do końca lutego mogą zgłaszać się po memorandum zawierające szczegóły przedsięwzięcia. Jak kolejarze chcą rewitalizować jeden z największych i najbardziej zdegradowanych obszarów wrocławskiego Śródmieścia? O tym Albert Bystroński. Zdewastowany dworzec i zdegradowane tereny kolejowe w sercu Wrocławia ani miastu, ani polskim kolejom państwowym chluby nie przynoszą. Szykowaliśmy analizę ekonomiczno-finansową, z której wyszło nam to, że optymalnym zagospodarowaniem dworca Świebockiego jest wejście w projekt deweloperski z partnerem zewnętrznym. Wyobraźnię kolejarzy rozpalił sukces dworców w Katowicach i Poznaniu, gdzie deweloperzy wybudowali galerie handlowe i dzielą się z PKP zyskami. Ten model, ale w znacznie większej skali, ma być powtórzony we Wrocławiu. Dworce w Katowicach i Poznaniu mają jedną wielką przewagę nad Świebockim. Tam cały czas jeżdżą pociągi, tymczasem stąd ostatni pociąg odjechał 20 lat temu. W 2011 roku powstała na zlecenie PKP koncepcja modernizacji dworca i zabudowy jego otoczenia. Według tego projektu dzisiejsze perony miałyby być przykryte szklanym dachem, a pociągi kończyłyby bieg wcześniej, przed dzisiejszymi zabudowaniami dworca. Trzy perony, cztery tory, możliwość obsługi do czterech pociągów naraz. Przywrócenie funkcji komunikacyjnej Świebockiemu chcą władze Wrocławia. Albo część transportu kolejowego powinna dochodzić do dworca Świebockiego, albo transport, znaczy jakiś szynowy, tramwajowy bądź kolejowy. Dzisiaj nie wiadomo jednak, czy na Świebocki kiedykolwiek wrócą pociągi. Trzeba będzie przeprowadzić wnikliwą analizę związaną z ruchem lokalnym, jaki ruch lokalny stamtąd ewentualnie można było prowadzić i czy w ogóle jest zapotrzebowanie. Za Świebockim znajduje się olbrzymi 28-hektarowy teren. Jego zagospodarowanie jest możliwe pod warunkiem, że powstaną tu obiekty o różnych funkcjach, mówi prezes Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości. Na pewno miejsce jest na galerię handlową, połączoną być może z powierzchnią biurową, czy apartamentowce z prawdziwego zdarzenia. To może być taka południowo-zachodnia brama do centrum miasta, która jeszcze jak ją spiąć z lotniskiem, no może odgrywać absolutnie kapitalne znaczenie w układzie całego Wrocławia. Wybudowany w latach 40. XIX wieku dworzec działał do lat 90. ubiegłego stulecia. Od dwóch dekad popada w ruinę. PKP do końca roku chcą wybrać dewelopera, który go zrewitalizuje i zagospodaruje sąsiadujące z nim tereny. To nie będzie łatwe, bo skala przedsięwzięcia jest olbrzymia, a jego koszt szacuje się nawet na 2 miliardy złotych. Wrocław, Albert Bystroński.